Puchar Świata zostaje w Niemczech, ale przenosi się do Klingenthal na Vogtland Arenę. Punkt konstrukcyjny tego obiektu to 125 metrów, hill size to 140, a rekord tej skoczni należy do Michela Urmana i wynosi 146,5 metra. Jak wiemy, Urman już dawno zakończył karierę. Program zawodów na ten weekend wygląda następująco. W piątek, 5 lutego 2021 roku o godzinie 15 oficjalny trening, o 17.30 kwalifikacje. W sobotę, 6 lutego o godzinie 13.15 seria próbna i o 14.30 konkurs indywidualny. W niedzielę, 7 lutego o godzinie 13 kwalifikacje i o 14.30 konkurs indywidualny. Skład reprezentacji Polski na zawody w Klingenthal: Tomasz Pilch, Jakub Wolny, Klemens Morańka, Andrzej Stękała, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Prognoza pogody. Wiemy, że w zawodach ważny też jest wiatr, odgrywa on główną rolę. Dlatego też spójrzmy sobie na rozkład pogody na zawody w Niemczech. W piątek 3 metry na sekundę, w sobotę w porze zawodów, czyli od godziny 13 tutaj akurat do 19, 6 metrów na sekundę, no ale najspokojniej ma być w niedzielę w porze zawodów 3 metry na sekundę, ale z godziny na godzinę ten wiatr ma słabnąć. Jesteśmy optymistycznej myśli, trochę się martwimy o sobotę, ale te prognozy się zmieniają z godziny na godzinę i mam nadzieję, że się zmienią na naprawdę dobre i będziemy świadkami ładnych i dalekich skoków. Transmisje od piątku, 5 lutego, godzina 17, kwalifikacje w Eurosporcie 1. W sobotę, 6 lutego o 14.15 konkurs w jedynce i o 14.25 transmisja także w TVP Sport. W niedzielę o 13.45 w TVP Sport i o 14.20 w jedynce. Zawody skomentują Przemysław Babiarz i Stanisław Snopek. Studio poprowadzi Marcin Rams. Proszę Państwa, czas na skoki na Vogtland Arenie. Czekamy na dobry wynik polskich skoczków.